Ja podejrzewam, że dziewczyny są na tyle profesjonalne, że wiedzą o co chodzi w tej grze, w tej no nie nazwę zabawie, w tej pracy i podejdą do ostatniego meczu tak samo profesjonalnie jak do wszystkich innych po drodze i myślę, że tutaj dużo motywacji nie trzeba, tylko mądrą taktykę i to powinno wystarczyć. Rumunki w tej drugiej rundzie rozgrywały się z meczu na mecz, zaczynają grać coraz lepiej. No, mocne strony Rumunek, no przede wszystkim to Niagu na lewym rozegraniu. Elisej to jest zawodniczka bardzo uniwersalna, gra i na skrzydle i na rozegraniu. Mają bardzo mocną bramkę, która w ostatnim meczu właśnie z Hiszpanią broniła na 51%. No, trzeba będzie się przygotować również na ich prawe rozegranie, która dziewczyna robiła wiele dobrych rzeczy w tym meczu, co oglądaliśmy wczoraj.